Halo, 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 widać mnie czy nie widać? Chyba widać. Siemanko, z tej strony Adi, witam na swoim kanale. W kolejnym szybkim pytaniu, tydzień temu nie było, także dzisiaj wracamy. Dzisiaj temat słodyczy, dla jednych niesamowite zło, dla drugich nieodłączna część życia, ale dzisiaj skupimy się na tym, jak słodycze mają się u sportowców, czyli czy ich jedzenie ma jakiś negatywny wpływ na to, jak trenujemy, jak się to przekłada na występy, na performance, na sylwetkę. Czy jest to faktycznie tak szkodliwe, jak się o tym mówi? A więc dlaczego tyle negatywnych rzeczy o słodyczach? Przede wszystkim dlatego, że są to cukry proste, pozbawione w zasadzie witamin, a jeżeli cukier prosty, to szybki wyrzut energii i szybki jej spadek, co powoduje, że jeżeli na przykład zjemy sobie tabliczkę czekolady, chociaż to może akurat troszeczkę przesadziłem, no ale powiedzmy tabliczka czekolady, która przeciętnie ma z tego, co kojarzę, około 500 kalorii. Powinno mieć około 500, nie będę już sprawdzał, bo nie o to chodzi. Powiedzmy, że 500 kalorii, kilokalorii, co jest tak naprawdę sporą ilością. Załóżmy, będę to powiedzmy przekładał na siebie, czyli jeżeli ja spożywam 3,5 tysiąca kilokalorii, żeby utrzymać swoją obecną masę ciała, czyli 87 kilo przy obecnym wysiłku, no to takie 500 kilokalorii, no to jest całkiem sporo na to tych 3,5 tysiąca. I teraz powiedzmy, że na śniadanie sobie jemy taką tabliczkę czekolady, powiedzmy o 10, 500 kilokalorii, co jest sporą ilością. Prawdopodobnie za jakąś godzinę, półtorej, w zależności od szybkości metabolizmu, będziemy znowu głodni i będziemy dalej chcieli jeść. Teraz, dla porównania, jak sobie zestawimy te 500 kilokalorii z taką owsianką, płatki owsiane, które są węglowodanami złożonymi, lub ewentualnie worek brązowego ryżu z na przykład serkiem wiejskim, lub owsianka z mlekiem i z bananem, obydwa będą miały około 500 kilokalorii. Oczywiście mówię tutaj o 100 gramach owsianki i o 100 gramach ryżu. I z racji tego, że są to węglowodany złożone, zawierające dużo witamin, makro i mikroelementów, błonnika, są po prostu zdrowe, wystarczono na dużo dłużej, czyli jeżeli sobie zjemy też tak samo taką owsiankę lub taki ryż o 10, na pewno po półtorej godziny nie będziemy głodni i będzie nam to starczało na dłużej. I tutaj właśnie pojawia się cały problem też ludzi, którzy jedzą dużo słodyczy i mają problem z nadwagą, to właśnie przez to, że nie trzymają kilokalorii, bo nie tyje się od słodyczy, tylko tyje się od nadwyżki kalorycznej, o której mówiłem w filmie Jak przytyć, także tutaj możecie sobie zerknąć. Także to nie jest problem tego, że ktoś się za dużo słodyczy i dlatego tyje, tylko dlatego, że przekracza swoją dzienną dawkę kilokalorii. I tutaj wpada się w taki błędny okrąg troszeczkę, no bo jeżeli, tak jak na przykładzie czekolady, jeżeli ktoś nie liczy kilokalorii, zje sobie na przykład tabliczkę czekolady, za chwilę jest znowu głodny i będzie jadł dalej. Więc nie trzymając kilokalorii, nie pilnując tego, tak naprawdę nie wie, ile zje i przekraczając słodyczami, i często przekracza słodyczami swoje zapotrzebowanie kaloryczne, co powoduje, że po prostu wzrasta jego waga ciała, przede wszystkim tkanka tłuszczowa, kiedy to przekraczanie kilokalorii jest zbyt duże. Także ja osobiście uważam, że u sportowców w słodyczach nie ma większego problemu, jeżeli robi się to oczywiście z głową i podchodzi się do tego tematu rozsądnie. Kończąc zeszłą redukcję, tam do wagi 83, zdarzało się, że po treningu sobie jadłem jakiegoś batona i to było przy 2,5 tysiąca kilokalorii. Oczywiście to było bardzo mało tych słodyczy, bo jeżeli się liczy kilokalorie, no to na przykład wiem, że jeżeli zjem Snickersa, który ma powiedzmy te 300 kilokalorii, to odchodzi mi automatycznie 300 kilokalorii z puli dziennej kaloryki na redukcji, szczególnie kiedy się jest głodnym. Co powoduje, że na przykład mogę być bardziej głodny na wieczór i te 300 kilokalorii mógłbym sobie zjeść na przykład owsiankę, która by mnie nasyciła na dużo dłużej. Przy obecnej kaloryce, przy 3,5 tysiącach mogę sobie na pewno tych słodyczy zjeść troszeczkę więcej, co nie znaczy, że jem ich dużo. Jem ich nadal, uważam, że mało. Przy większej kaloryce oczywiście można sobie pozwolić na troszeczkę więcej tych słodyczy, powiedzmy, ale trzeba mieć na uwadze to, że one są pozbawione witamin, są to cukry proste, także szybki wyrzut energii, szybki jej spadek, więc na pewno nie nadają się przed treningiem. Jeżeli nic nie jemy przed treningiem i chcemy sobie na przykład naładować się przed treningiem, albo nie daj Boże przed meczem słodyczami, dwie godziny przed takim meczem, to spadnie nam po prostu bardzo szybko poziom energii i nie będziemy mieli w ogóle siły, już nie wspominając właśnie o witaminach. Ale na przykład po treningu, kiedy kończymy trening na siłowni, kończymy trening na boisku i w drodze do domu na przykład chcemy coś zjeść, żeby uzupełnić zapasy glikogenu, w którymś filmie też o tym wspominałem, gdzieś podlinkuję, może tutaj, albo w każdym razie wszystkie linki w opisie, więc możecie sobie zerknąć, to wtedy jak najbardziej taki batonik będzie tutaj pasował.
Także podsumowując, słodycze są jak najbardziej dla ludzi, wszystko jest dla ludzi, czy sportowy, czy zwykła osoba, tylko trzeba mieć na uwadze to, żeby pilnować dziennej kaloryki. Jeżeli ktoś jej nie pilnuje, je na oko i stara się korzystać tylko z tych produktów sprawdzonych, naturalnych, no to wtedy takie słodycze mogą faktycznie przeszkadzać i będą powodowały, że będzie przekraczał dzienną liczbę kalorii, co spowoduje wzrost jego wagi i zatłuszczenia. Jeżeli ktoś liczy kilokalorie, no to jak najbardziej można sobie takie słodycze wliczać. Ale trzeba mieć na uwadze to, że możemy być na koniec dnia głodni. Jeżeli ktoś jest słaby psychicznie, nie poradzi sobie z głodem pod koniec dnia, zacznie podjadać, zacznie jeść więcej i będzie przekraczał dzienną kalorykę, czyli znowu kwestia tycia. Jeżeli jest silny psychicznie, to się po prostu przemęczy. Ale najlepiej, żeby się z tym nie męczyć, jeść produkty bogate w błonnik, witaminy, mikro, makroelementy i wtedy nie trzeba się męczyć z szybkim wyrzutem i spadkiem insuliny. Dobra, mam nadzieję, że to nie było chaotyczne, tutaj bez żadnego scenariusza do tego podszedłem, także mam nadzieję, że będzie to ok. No i tyle na dziś, także trzymajcie się, pamiętajcie, wszystko można robić, tylko że robić to należy z głową. Do kolejnego, do zobaczenia.